Bardzo sympatyczna atmosfera. Ja jestem trzeci raz na targach. Pierwszy raz na targach akurat książki katolickiej. Jestem na targach wydawców katolickich pierwszy raz, dopiero się uczę. Reprezentuję wydawnictwo edycję Świętego Pawła. Dzisiaj promuję książkę Post Daniela. Jesteśmy na stoisku Posłańca Serca Jezusowego. To jest najstarszy miesięcznik katolicki wydawany w Polsce. Ma już 146 lat. Ogólnie panuje tutaj fajna atmosfera, tak? Jest wielu wydawców, można znaleźć coś dla siebie. Od najstarszych roczników po dzieci też znajdą coś fajnego. Polecam. Jaka książka w ostatnim czasie panią najbardziej wzruszyła? Wzruszyła mnie książka, którą sprzedaję tutaj. Tak? Którą zresztą sama przetłumaczyłam i do której bardzo zachęcam. To jest książka Świadectwo ojca, który stracił syna 6-letniego w wypadku. I jak wiadomo, śmierć dziecka to jest coś strasznego. Bardzo często łączy się z rozpadem małżeństwa na przykład, z kryzysem całej rodziny. Książka jest o tym, jak ojciec sobie poradził z tym, znaczy poradził i radzi sobie, bo to nie jest jednorazowa rzecz. I jak poradziła sobie cała rodzina, jak przetrwało ich małżeństwo. I jak rozmawiali o śmierci z innymi dziećmi, bo dzieci mają więcej niż tego chłopca, który zginął. Książka jest wydanym wznowieniem pozycji, która ukazała się 15 lat temu i jest uzupełniona o refleksję po 15 latach, to znaczy to, co autor napisał 15 lat temu, a teraz jest uzupełniona o to na przykład, co mówią jego obecnie dorosłe dzieci, które wspominają swojego brata zmarłego przed 15 laty. Rzecz jest niesamowita, bo się okazuje, że osoba, która zmarła 15 lat temu, wciąż żyje w tej rodzinie. Chciałbym się zapytać o książkę, która w ostatnim czasie pana najbardziej poruszyła, wzruszyła, może rozbawiła albo oburzyła. Najbardziej poruszyła Rozmowy z duszami czyśćcowymi, bo bardzo lubię te tematy, więc ona mnie najbardziej porusza i wzburza i daje do myślenia. Ja czytam ostatnio trylogię. Po raz drugi, a może trzeci, już nie pamiętam, które. I w tej chwili jestem na ostatnim etapie, czytam pana Wołodyjowskiego i te książki mi w tej chwili żyje, że tak powiem, tymi czasami. Przepraszam. Co się dzieje? Tutaj? Ja pilnuję gościńca jako setnik rzymski. Trzeba go pilnować, jak widać, przed różnymi barbarzyńcami z innych krain, którzy chcą grabić wędrowców, jakieś towary im sprzedając, a przecież grabić mogą tylko Rzymianie w tej prowincji. No jak może być inaczej? No, oczywiście, a który już raz? Na tych targach? Akurat pierwszy. Promujemy nową specjalność na UKSW, czyli telewizję katolicką internetowo. Dodatkowo zbieramy fundusze na dalszą działalność Panda TV czy naszego wydawnictwa. Co dzisiejsi nasi goście targów mogą zobaczyć, odkryć i dostać od nas? Tutaj są trzy książki, które są dziełami naszych studentów i doktorantów. Największą popularnością cieszy się Geniusz Mężczyzny. W pudełeczku znajdują się cytaty z Pisma Świętego. Każdy może sobie wylosować i niech to będzie taka myśl przewodnia na dzisiejszy i nie tylko dzisiejszy dzień. Wydawnictwo naukowe UKSW kolejny raz jest obecne na targach wydawców katolickich w Warszawie. Przygotowaliśmy ofertę zarówno teologiczną, szeroko pojętą, jak również książki z nauk społecznych, w tym historia, ksiądz błogosławiony, ksiądz Popiełuszko i wiele innych tematów. Możemy także się pochwalić, że w tym roku mamy nominowaną do Nagrody Feniksa książkę pani profesor Dylus, Polityka w perspektywie etycznej i religijnej. I bardzo jesteśmy z tego dumni, ponieważ dzisiaj odbieramy nagrodę. Wyróżnienie otrzymuje wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za książkę Polityka w perspektywie etycznej i religijnej autorstwa profesor Anili Dylus. Wyróżnienie odbierze autorka, profesor Aniela Dylus oraz Elżbieta Sobczak, dyrektor.
naukowego OKSW. To książka o poszukiwaniu roli etyki w działalności politycznej i społecznej. To swoisty drogowskaz dla tych, którzy sięgając po władzę, biorą na siebie jednocześnie obowiązek opieki nad resztą społeczeństwa, które reprezentują i w imieniu którego rządzą. Serdecznie gratuluję. Książka ewentualnie, która, nie wiem, najbardziej Panią rozbawiła albo oburzyła, wzbudziła jakieś takie mocne, silne emocje. Pan, to Państwa podejście wzbudziło we mnie takie emocje, że sobie nic nie mogę przypomnieć, także chyba musicie Państwo poszukać kogoś innego.